tego porządku obrad, to jest sprzedaż w części działki numer 360, druk numer 214. Czytam projekt uchwały, uchwała w sprawie sprzedaży w części działki numer 360 przy ulicy Hamelnia. Paragraf pierwszy, opinię się pozytywnie, sprzedaż części działki numer 360 obręb 6 Drowodża przy ulicy Hamelnia celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej składającej się z działek numer 361/6, 361/7, 361/8. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienia opinię wystąpił udział skarbu miasta Krakowa. Jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to jest kolejny wniosek Wydziału Skarbu o sprzedaż części działek uzupełniających działki, o których mowa w uchwale. Pierwsza opinia była pozytywna, później w okresie wakacji jako zarząd podjęliśmy opinię negatywną i teraz wraca sprawa ponownie. Jest pozytywna opinia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu co do sprzedaży tej działki, jak również pozytywna opinia Biura Planowania Przestrzennego. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że to jest taka sytuacja, gdzie deweloper kupił działkę, wybudował domy, po czym sprzedał z ogrodzeniem te domy i jakby w dobrej wierze mieszkańcy kupili te posiadłości, nie wiedząc, że to ogrodzenie czy ten płot był postawiony nie w tym miejscu, co trzeba. Posadzili oczywiście drzewa, zaprojektowali ogrody, urządzili te ogrody. No a później okazało się przy porządkowaniu spraw związanych z nieruchomościami gminnymi, które od kilku lat się toczą i to tak dosyć prężnie, że jest niezgodność. Stąd mieszkańcy wystąpili o sprzedaż tych części działek do ogrodzenia, usankcjonowanie tego stanu rzeczy i stąd ten projekt uchwały. Zarząd przychylił się do prośby mieszkańców, wydając opinię pozytywną w tej sprawie. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady na tym punktem porządku obrad. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podjęcie ręki do góry, a Pan Jerzego o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? 4, 5, 6. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dziennikarska przyjęła uchwałę.